Witamy Was w kolejnym filmie na naszym kanale. Dzisiaj przedstawimy Wam 5 sposobów na walkę z zimą podczas gry w piłkę nożną. Na początku musisz zadbać o to, jak dostaniesz się na boisko. Jeśli masz do pokonania dłuższą drogę, najlepiej jeśli wybierzesz komunikację miejską lub własny samochód. Uchroni Cię to przed zmarznięciem zawczasu. Następnie musisz zadbać o dobry ubiór. Koniecznością są podkoszulki oraz getry termoaktywne lub odprowadzające wilgoć. Na to najlepiej założyć dres, polar lub kurtkę wiatrówkę. Pamiętaj, żeby tak dobrać ubrania, aby się nie spocić, bo to spowoduje, że ciało szybko utraci ciepło. Utratę ciepła powstrzyma także założenie czapki, rękawiczek oraz komina. Trzecim sposobem, o którym nie można zapomnieć, jest rozgrzewka. W szczególności w zimę nie można o niej zapomnieć. Każdy mięsień musi być maksymalnie rozgrzany, aby nie doszło do kontuzji. Rozgrzewka pomaga także w szybkim rozgrzaniu ciała. Jedno kółko wokół boiska sprawi, że będzie Ci ciepło. W różnych sklepach można także zakupić wkłady rozgrzewające, które podgrzewamy przed wyjściem w mikrofalówce. Mogą się one przydać do ogrzania dłoni oraz stóp. Warto mieć przy sobie także termos z ciepłą herbatą, która rozgrzeje po treningu i sprawi, że poczujesz się lepiej. Oto nasze sposoby na zimę. Jeśli znasz lub używasz innych, podziel się w komentarzu. My zachęcamy do lajkowania i subskrybowania. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!